Dzień dobry, cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie troszkę nietypowy z mojej strony. Otóż będzie dotyczył silnika oplowskiego 1.8 Astra G. Bardzo dobry znajomy poprosił mnie o konsultację. Otóż dlaczego? Silnik na gorącym zaczął głupieć, zaczął dostawać problemy. Mechanicy rozłożyli ręce. Dlaczego? Dlatego, że silnik zaczął wyrzucać przepływomierz, zaczął wyrzucać po ustawienie przepustnicy, zaczął wyrzucać czujnik położenia wału, zawór EGR, no i kurczę, padła decyzja taka, że jest problem, bo kurczę, te koszty tego wymiany, tego wszystkiego będą zbyt duże. Problem się zaczął pojawiać na gorącym silniku, coraz bardziej dodając większych efektów. A tak wiadomo być nie może. W każdym bądź razie pokażę Wam dzisiaj rzecz taką, żeby zdiagnozować, to jest bardziej jak pewne z mojej strony, że winny jest sterownik silnika. Otóż tak, jak dowiedzieć się, czy mamy problem ze sterownikiem silnika, czy nie. Jak wiecie, jak już powiedziałem, ten silnik na zimnym pracuje normalnie, natomiast na gorącym zaczyna wyrzucać szereg różnych błędów z różnych rzeczy. Jest bardziej jak pewne, że do każdego z elementów wymienionych dochodzi 5 V zasilające ze sterownika silnika, które prawdopodobnie jako napięcie odniesienia ginie podczas gorącego silnika. I co zrobiłem sobie jako ja test bardzo szybki? Na zimnym silniku zagrzałem sterownik silnika do temperatury bardzo wysokiej, podgrzewanie suszarką tradycyjną, nic nie uszkodzimy, nic nie zrobimy. I po odpaleniu silnika, na zimnym oczywiście rano silniku, okazało się, że szarpanie jest natychmiastowo. Czyli wiemy, że problem pochodzi ze sterownika silnika. Także uwaga, przy takich tego typu zabiegach nie kupujemy elementów poszczególnych, tylko bierzemy się w pierwszej kolejności za próbę przeanalizowania, co jest usterką faktyczną, a nie kurczę wymiana poszczególnych elementów. No i dobra. Nie będę Was w tym momencie zatruwał. To, co będę musiał zrobić, to demontuję sterownik silnika i spotykamy się już u mnie na stole. Poszczególnych elementów jak przepływomierz, przepustnica, tego nie ruszamy, bo byłoby to bezsensowne, mijało się z celem. Także do zobaczenia na biurku. I spotykamy się już po wydarciu sterownika. Jak się okazuje, ten sterownik już był przez kogoś robiony. Ja tu co prawda naruszyłem plombę przed chwilą, ale to nic. Generalnie o co mi się w tym momencie rozchodzi? Jeżeli chcecie otworzyć sterownik bardzo solidnie i bynajmniej lekko, bo klej, jakim są sterowniki zaklejane, no niestety nie są klejem takim miękkim, zwykłym. Najnormalniej w życiu użyjcie hotaira, zagrzejcie sobie bardzo dobrze tę obudowę, żeby była wręcz parząca. Pojęcie względne, nie? W każdym razie ma być gorąca. Dlaczego? Dlatego, że klej jak będzie gorący, to będzie miękki. I jak otwieracie sobie, to pamiętajcie, żeby ładnie otworzyć obudowę. Nie otwieramy gdzieś na środku, nie wkładamy głęboko śrubokręta, bo by się miało z celem, bo uszkodzimy sobie sterownik. Tylko otwieramy na rogach, tu gdzie sterownik ma najtwardsze elementy, czyli ma zagięcia. Bo jeżeli włożymy gdzieś tutaj, to pokrzywimy obudowę i oprócz tego możemy się niepotrzebnie wślizgnąć do środka i zrobić małe akuku. Dobra, biorę się za grzanie sterownika, za otwieranie obudowy i spotykamy się po otwarciu. I spotykamy się już po otwarciu obudowy. Tak wygląda sterowniczek w środku. Także nie musicie się martwić, że piny macie bardzo blisko, ale niemniej jednak uwaga, żeby gdzieś sobie czegoś niepotrzebnego nie zrobić. Tak jak widzicie, obudowa cała, niepokrzywiona. Estetyka otwarcia i zamknięcia, no niestety będzie grała rolę dla każdego.
No i dobra, pamiętajcie jednej rzeczy. Bardzo ważną rzeczą jest zaopatrzenie się w małą lubkę, jakieś dobre szkło powiększające. 30-krotne już wystarcza, niemniej jednak ja używam do tego mikroskopu. Jeżeli nie macie, to do tego mikroskop i zaraz zobaczymy sobie, co będziemy mieli na naszym ekranie. Znaczy, bardzo często, słuchajcie, ktoś z Was zadaje mi pytanie, gdzie urzęduję, czy robię usługi i tak dalej. Od razu Wam muszę powiedzieć, nie robię usług, tylko w swoim okręgu zamkniętym, w którym mogę gdzieś coś w ramach znajomości, natomiast no niestety usług nie prowadzę, dlatego nawet na pytanie, czy coś jestem w stanie zrobić komuś, niestety bardzo mi przykro, mogę Wam doradzić, ale nie wykonać. No i dobra, lecimy sobie od pierwszych pinów i zobaczymy, czy coś uda się nam wizualnie ustalić, czy się nie uda. Lecimy po pierwszych pinach z kostki wyjściowej. O, coś mi się nie podoba tutaj, ktoś coś tutaj kiedyś grzebał. Do tego użyjemy również pęsetki, bardzo cieniutkiej. Nie musimy łapać drucika, wiesz, znaczy, że zrobimy dotknięcie i już będziemy wszystko wiedzieli. Oczywiście, czyli diagnoza jest trafna. Zobaczcie, tu w tym miejscu widać, że odpadł drucik. Ten tutaj posiada taką faskę. Prawdopodobnie też może być drucikiem zerwanym. Jak się okazało, to gdzieś ten kiedyś pojazd sobie wyświetlił również czujnik stukowy. I już nigdy nie zgasł, nawet po wymianie czujnika. Dobra, zobaczymy ten pin drugi. No oczywiście, że odchodzi. Zobaczcie, dwa piny już mamy trafione. Dwa piny już mamy trafione. Nie wiem, co ten sterownik kiedyś przeżył, ale wychodzi na to, że jednak on już swoje przeżył. Skoro ma problemy. O, proszę bardzo. Zobaczcie, być może i on łączy jeszcze, ale na gorącym silniku musi robić już duże problemy. Tu w tym miejscu mamy pin, który jest widać upalony. To jest drucik aluminiowy, który jest dopada przylutowany, zgrzany bynajmniej. I tu, tak jak widać, jest niestety zerwany. Lecimy sobie dalej. No w każdym bądź razie usterki już zostały wykryte. Tutaj to było już coś przez kogoś lutowane. Ok, to nas nie interesuje, bo widać solidnie zrobione. Natomiast zastanawiam mnie, co jest tutaj o w tym miejscu. Te dwa piny mi się nie podobają. Są troszeczkę wygrzane, może na mikroskopie tego nie widać, bynajmniej w nagraniu. Ale ja widzę, że on tutaj w tej części posiada takie dziwne, ciemne pola. A zazwyczaj te ciemne pola właśnie objawiają się takim właśnie sposobem. Usterki. Dobra, zrobimy próbę. No zobaczcie, przesuwając galaretkę, przesuwają się dwa piny. Oczywiście, czyli te dwa utleniły się, a widać, że pracowało to coś przez cały czas na tym, dlatego że te miejsca są czarne, czyli są delikatnie opalone. No i dobra, zostaje mi wyczyścić żel, doczyścić się do tych padów lutowniczych, użyć chemii, która jest do lutowania do tego typu rzeczy, a jest dostępna, więc tutaj możecie sobie śmiało zdobyć. I trzeba to ładnie polutować i zakładać, składać. No i co? I pewnie jeździć, cieszyć się dalej, nie? Dobra, póki na razie biorę się za doczyszczanie tych miejsc. Jak wszystko sobie polutuję, sprawdzę, odpalę, to spotykamy się już ponownie. Dlatego, że za dużo czasu może mi zejść z tym, żeby sobie zrobić próbę, złożyć i tak dalej, więc żeby nie zatruwać waszego czasu, spotkamy się już po, jak wszystko będzie startowało. Także póki co na razie do zobaczyska. I spotykamy się już po dłuższej chwili. Wszystko mamy porobione.
Wszystkie luty mamy sprawdzone, tylko pamiętajcie jedna bardzo ważna rzecz. Jak polutujecie sobie jakiekolwiek piny, to oprócz pinów, na których jest 5V zasilanie, czyli to, co zasilanie leci na, kurczę, na czujniki, na te wszystkie elementy, które wymieniłem na początku filmu, to resztę z tych pinów macie niepozwieranych, żebyście wiedzieli. Zresztą w zależności też od wersji sterownika. Natomiast te dwa piny tu przy tych tranzystorach, które są, tu są akurat nie od 5V, natomiast charakterystyczne pokazuje po tej stronie. Tu macie dwa piny pierwsze, które wylatują w dół. Macie masę i później macie dwa na zasilaniu już, żebyście wiedzieli, że to jest zasilanie i one są ze sobą zwarte. A tak w szeregu piny macie niepozwierane. No nie liczymy masy oczywiście, bo wiadomo, o co chodzi. Także biorę się za uszczelnienie i pamiętajcie jedna rzecz. Jeżeli u mnie oglądacie ten filmik, to znaczy, że ten sterownik wystartował. Bo inaczej bym pokazywał jeszcze jakieś poprawki, co ewentualnie jeszcze należałoby zrobić. Także póki co na razie dziękuję, ja idę odpalam. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.